Cześć, tu Whistleblower. Kto czeka na dzisiejszy odcinek Sanatorium Miłości, daje łapkę w górę. Już dzisiaj poznamy króla i królową turnusu. Większość z was obstawia Wiesię i Cezarego, albo Marka i Ninę. Nie wiemy czemu w takiej konfiguracji. Wbijajcie też na naszego Instagrama, gdzie wrzuciliśmy ankietę na story, kto według was zasługuje na koronę. Wiadomo, że i w pewnym sensie Marek i Małgosia zostali parą królewską, bo dalej są razem i planują ślub. Jednak co zresztą, w tym tygodniu poznaliśmy niemałą rewelację, że i w Sanatorium Miłości może być też drugi ślub i tutaj będzie prawdziwe zaskoczenie, bo mowa nie o kuracjuszu, ale o samej prowadzącej. Marta Manowska łączona dotąd była z Łukaszem z trzeciej edycji Rolnik Szuka Żony, ale ten związek nie przetrwał zbyt długo, a miłość znalazła na planie właśnie Sanatorium Miłości. I niestety nie jest to Krzysztof, który na wszystkich backstage'owych zdjęciach kręcił się w koło Marty, ale członek ekipy, niejaki dźwiękowiec Adam. Podobno już kiedy po raz pierwszy zakładał jej mikrofon, po kablach przeleciały niemałe iskierki. Akurat juszki plotkowały przez cały pobyt, że z tego będzie ślub. Marta sama udzieliła na początku roku wywiadu, w którym zdradziła, że jest szczęśliwie zakochana i marzy o ślubie i gromadce dzieci. Czyżby tytułowe Sanatorium Miłości zadziałało?